jesteśmy dzisiaj z Grzesiem w bardzo poważnej instytucji, Aula Uniwersytetu Opolskiego, dokładnie Wydział Teologiczny, zespół Przecinek, tutaj już za chwilę wystąpi. Witajcie serdecznie. Witamy, Monika Fita. Hej, hej, Michał Fita. Właśnie, to takie przyciąganie mikrofonowe tak. Jest. Aż mi normalnie, wiesz, tak oczy mi w siatkę. Tu jest jakiś magiczny... Ale tu jest jeszcze taki... O. Światełko tutaj się wyświeci. Ale światełko jakoś oddala, wiesz? Dobra, okej. To jest jak magnes. Tu przyciąga, a teraz jak światełko zrobisz, to oddali. Co cię najbardziej przyciąga? Czy nie w mikrofonie, tylko w ogóle? Najbardziej? Tak jakbym miał bez zastanowienia powiedzieć, to moja żona. Ale jakby się tak zastanowić, to no wszystko, co za nią idzie i co z nią razem w moje życie weszło. A ciebie? No oczywiście, no nie mogę już teraz odpowiedzieć inaczej, tak, ale no generalnie tak jak Michał fajnie tutaj zaczął, to wszystko co za tym idzie, bo generalnie sam moment jak myśmy się poznali był bardzo ciekawy i to wszystko co jest teraz i moment w jakim jesteśmy teraz jest jak gdyby następstwem tego naszego spotkania. Właśnie o to chciałem zapytać, ale powiedz w takim razie jak się poznaliście? No słuchaj, my poznawaliśmy się 3 razy. 3 razy Bóg postawił mnie na drodze Michała, albo jego na mojej drodze, nie wiem jak, ale w każdym razie 3 razy doszło do takiego spotkania i za trzecim dopiero zaiskrzyło. Za trzecim rzeczywiście poszło dalej i trwa do dziś. Ale powiedziałeś, że efektem tego poznania jest to, że jesteście tutaj dzisiaj. To może mój mąż. Okay. Mój mąż powinien powiedzieć, bo on ma tu w tej kwestii więcej do powiedzenia. Ja wielokrotnie tą historię już po prostu opowiadałem. Jest tak, że ja rzeczywiście byłem osobą zupełnie na innym biegunie. Światopoglądowo, filozoficzno i jakimś tam jeszcze można sobie wymyślać określeń mnóstwo. W każdym razie nasze spotkanie zaczęło się muzycznie, bo poznaliśmy się po raz pierwszy na koncercie Czesława Niemena. Ja wiem, że normalnie idiotycznie brzmi, jak się mówi, że poznaje się kogoś po raz pierwszy. No ale ja naprawdę poznałem wtedy moją żonę po raz pierwszy, bo drugi raz poznałem ją na ulicy kilka miesięcy później. I oczywiście nie pamiętałem tego faktu, że poznaliśmy się wcześniej i oczywiście ten fakt również uszedł w mojej uwadze jakiś kolejnych kilka miesięcy później, kiedy na Górze Świętej Anny podczas takiej imprezy Święto Młodzieży, którą organizują tam franciszkanie, poznaliśmy się, ja pojechałem tam specjalnie na koncert, nie pamiętam, wtedy chyba Armia miała grać, ponieważ jako stary punk rockowiec lubowałem się również tej muzyce, no pojechałem specjalnie na ten koncert i naraz wyobraź sobie, tam wiesz, tam jest 2,5 tysiąca ludzi, którzy stoją po prostu w gęstym tłumie, bawią się i naraz ten tłum jak na amerykańskich filmach, rozumiesz, się tak rozstępuje i naraz wychodzi ona i takimi oczami patrzy na mnie. Cześć! I taka w sumie trochę, pamiętam to jak dzisiaj, taka trochę niechętna, niezadowolona z tego faktu, że tam stałem, mówi: cześć, pamiętasz mnie? I w tym momencie ja... No nie. No nie, no ale ponieważ chciała iść sobie samotnie na spacer, a ja tam również byłem samotny w całym tym towarzystwie, no to się już przykleiłem. I spędziliśmy tam parę ładnych godzin, koncert przeleciał. A powiem właśnie tak, i w efekcie przegadaliśmy ten koncert, na który on pojechał. W ogóle nie poszedł na ten koncert, ale po koncercie była modlitwa o uzdrowienie, takie nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. I właśnie powiedziałam wtedy Michałowi, że wiesz, powinniśmy pójść teraz na tą modlitwę o uzdrowienie i się pomodlić wspólnie. I rzeczywiście tak zrobiliśmy i od tej modlitwy o uzdrowienie zaczęło się w sumie... Moje nawrócenie. Twoje nawrócenie, tak. A później rzeczywiście, bo to było jakoś w lipcu czy w sierpniu, jest Święto Młodzieży, a we wrześniu został zorganizowany przegląd piosenki religijnej. Spotkałem Pana u nas w Raciborzu i potrzebny był właśnie taki zespół, który jak gdyby wypełni dziury pomiędzy zespołami festiwalowymi. Czyli jaki zespół? Taki, jeśli między zespołami? Przecinek. No właśnie. No właśnie. I stąd Przecinek. A ponieważ ja się wtedy bardzo przyklejałem już do mojej żony, żeby jej nie zapomnieć, rozumiesz, po raz kolejny, a nie umiałem na niczym grać, wiesz, moja żona śpiewała, ja nie umiałem na niczym grać. Ksiądz tak zebrał grupę przypadkowych zupełnie, podobno, osób, choć nie wierzę w przypadki.
No przypadek trwa do dziś. Ja wiesz, dostałem bębenek w ręce, no i tak mi zostało już. I od 13 lat ja bębnię, Monika śpiewa. I jakby trzon całego naszego zespołu właściwie od tamtego czasu się nie zmienił. Czyli właściwie historia Przecinka jest bardzo bezpośrednio związana właściwie też z naszym tym poznaniem się i z naszym związkiem. Od tamtego czasu ja też mocno zwracam uwagę na takie sprawy, które się dzieją wokół mnie właśnie. Nawet dzisiaj, kiedy, żeby tutaj dzisiaj móc zagrać, musiałem... Moniczka od rana już walczy w Opolu, ponieważ przyjechaliśmy z Raciborza. Moniczka od rana walczy w Opolu, śpiewała na mszach, jakby jednocześnie promując ten dzisiejszy koncert. Ja zostałem z dziećmi w domu i musiałem się wyrobić, żeby te dzieci zawieźć do dziadków, żeby zdążyć na mszę świętą i przyjechać tutaj, no bo tu już by nie było czasu na to, żeby dzisiaj uczestniczyć we mszy. I wyobraź sobie, że oczywiście mam 20 minut, jestem nieogolony, mam brudne włosy, muszę się przebrać, bo z tymi dzieciakami gdzieś wywoziłem do dziadków, bo one na jakiś koń, jakieś historie. I rozumiesz, wpadam szybciorem do domu, jest za 20:11, o 11:00 zaczyna się msza, całe szczęście nasz blok jest prawie, że w prezbiterium kościoła, więc mamy tam jakieś 50 metrów, więc pełen luz, ale szybko... Domowa plebania taka. Tak. Zresztą bardzo często bywają u nas księża z tej parafii, więc rzeczywiście. Myję włosy, golę się szybko, przebieram się, zabieram rzeczy dla mojej żony, które tutaj mam przywieźć i tak wychodząc z domu, myślę sobie, jak kretyn wejdę do tego kościoła z tymi ubraniami dla niej, z tą torbą, z jakimiś tam jeszcze dodatkowymi instrumentami, jak ja będę stał w tym kościele, a torba też lekka nie była. I tak sobie myślę, Panie Boże, widzisz, jak jestem zdeterminowany, żeby zdążyć, nie? No to muszę... Proszę Cię, daj mi zdążyć. A wychodziłem właściwie, to już było za 2:11. I jak biegłem, to już słyszę, jak ten dzwonek na wejście, już ministranci. Ja sobie myślę, kurczę, co ja zrobię z tymi teraz ciuchami? Gdzie ja je schowam? Ani auta, ani nic. No i akurat patrzę, idzie Kuba. I wołam, no i Kuba, nasz basista. Mówię, otwieraj samochód. I z daleka mi tam, wiesz, pilota otworzył, wrzucam te rzeczy, zdążyłem. I dla mnie to jest właśnie taki kolejny mały cud w moim życiu, nie? O to się modliłem, chciałem zdążyć. Zdążyłem, wszedłem na tą mszę niespóźniony. Mimo, że w środku, kiedy ciąłem ostatnie włosy żyletką, myślałem sobie, a może nie pójść, przecież i tak się spóźnię, jak będę spóźniony, to bez sensu jest, żeby iść, nie? Ale rozumiesz, ta determinacja, ta prośba została wysłuchana. To skoro zwracacie uwagę na takie małe cuda, które się dzieją, bo tak się zaczęło właśnie wasze spotkanie, wasze małżeństwo, to ja chciałbym, żebyście powiedzieli może o takich małych cudach, znakach, które się pojawiały przez ten czas, jak gracie, czyli przez te 13 lat istnienia Przecinka, bo myślę, że skoro tak się to zaczęło, to jakaś tam kontynuacja tego jest i to się na co dzień pojawia pewnie w działalności tego zespołu. To przede wszystkim pierwszym cudem i takim najważniejszym jest to, że my w ogóle gramy ze sobą dalej. To jest taki cud numer jeden. Tak bym to określiła, bo rzeczywiście no, ciężko jest grupie kilkunastu, bo na początku to było 12 osób rzeczywiście w tym zespole i ciężko jest takiej grupie przetrwać tą próbę czasu jednak, żeby rzeczywiście przez tyle lat, bo to już trwa ile? 13? 13 lat już to trwa i rzeczywiście ten skład nie zmienił się aż tak bardzo. Ten trzon taki zespołu, który zaczynał, właściwie pozostał. Oczywiście są drobne zmiany, ale no, mimo wszystko to, że to trwa, że to dalej jest, to przede wszystkim jest taka największa łaska od Boga i największe dobro, jakie w ogóle może być, że to przetrwało. Ale też ważne jest to, że jakby oprócz tego, że my jesteśmy zespołem rodzinnym, my jesteśmy po prostu wspólnotą, wiesz, bo my się razem spotykamy na naszych różnych uroczystościach, wiesz. Ja jestem ojcem chrzestnym córki basisty, gitarzysta jest naszej córki, nasz gitarzysta jest ojcem chrzestnym naszego syna, flecistka matką chrzestną. Także wiesz, te relacje są między nami pogłębione, nie? My jako już w tej chwili małżonkowie spotykamy się również z naszym wikarym ulubionym naszej parafii na spotkaniach takich dla małżeństw, gdzie wiesz, gdzie też przerabiamy jakby życie przy Biblii po prostu. I to jest taki też kolejny cud, że mimo tego, że mamy każdy z nas własne życie, to
kurczę, trochę jak sekta jesteśmy. Tak. Przecinek to jest taka, ja zawsze mówię, to jest taka trzecia rodzina, nie? Bo jest rodzina pierwsza na przykład swoja z domu, druga od męża i trzecia to przecinek. Także po prostu... Z tego, co mówiliście przed tym, jak Grześ włączył to ustrojstwo, które nagrywa, to dochowaliście się już takich małych przecinków w zespole, bardzo liczną grupę takich kropeczek, tak? Tak, tak. Kropeczek już naliczyliśmy tutaj 7. Dwoje naszych, dwoje Zuzi i Tomka i troje Jakuba, basisty. Także w sumie takich przecinkowych sam już ich nie urodził, no, z Pauliną. Biegających jest 7, przy czym no dalej jesteśmy bardzo rozwojowi i jeszcze też po prostu... Na dniach, słuchajcie, promocja, na dniach jeszcze dwójka się pojawi. No oprócz tego, że jakby jesteśmy tak zespołem, tym wspólnotą, jakby złożoną z członków samego zespołu Przecinek, no są jeszcze z nami ludzie, którzy są po prostu naszymi przyjaciółmi, tak? Nie grają bezpośrednio z nami, ale na przykład razem z nami się modlą. Krzysiu i Agnieszka, na przykład Marcin i Madzia. To są nasi przyjaciele, też traktujemy ich właściwie jak takie przecinki. Mimo, że nie ma jakiegoś formalnego takiego kształtu, no, jesteśmy po prostu grupą przyjaciół, która chce razem się modlić, razem spędzać czas też w takiej, a nie innej formie. Nie? Teraz o muzyce porozmawiajmy. To jest muzyka, wiadomo, religijna, muzyka uwielbieniowa. Jak to się dzieje? Jaką muzykę śpiewacie? Kurde, balans. To było bardzo różnie, no bo tak jak już wspomniałam, w sumie zaczęliśmy od festiwalu i to były takie utwory festiwalowe, bardzo takie, które wszyscy znają, śpiewają, żeby było miło, przyjemnie i żeby ten czas między, powiedzmy, tymi zespołami milej upłynął. Rozumiem, że niemożliwe, żeby nie pojawił się jakiś utwór Czesława Niemena. Nie mamy. Dlaczego? No, ale, w repertuarze. Ale właściwie jeszcze nie. Trzeba by zrobić, tylko znajdź mi faceta, który tak to zaśpiewa. Z tym będzie gorzej. Także no, tak naprawdę to była taka ewolucja, tak mi się wydaje. My właściwie dojrzewaliśmy w tym zespole zarówno pod względem muzycznym, bo właściwie no jednak kilka osób jest wykształconych rzeczywiście muzycznie, natomiast reszta to rzeczywiście była trochę taka zbieranina. Kto chciał, ten śpiewał, nie? I jakoś tak rzeczywiście widoczna jest, mam nadzieję, też ta ewolucja, że od tych naszych początków, jak zaczynaliśmy, aż do chwili obecnej, gdzie jesteśmy teraz. I oprócz tego, że była to ewolucja muzyczna, to też była to taka ewolucja duchowa dla nas, bo też jak gdyby będąc w tym zespole, mieliśmy też dużo większą jakby okazję i możliwość rzeczywiście takiego zbliżenia się do Boga i takiego poczucia rzeczywiście na scenie Jego obecności, że ten Duch Święty rzeczywiście jest z nami na tej scenie. To nie jest tylko po prostu śpiewanie, to nie są puste słowa, ale my się modlimy zawsze przed koncertem, mamy taką chociaż krótką modlitwę, wzywamy Jego pomocy, wzywamy Ducha Świętego i On rzeczywiście jest i rzeczywiście pojawia się z nami na tej scenie. To też jest zespół ewangelizacyjny? Co właśnie, a propos tej ewolucji, był taki czas, kiedy, tak jak Monika mówi, śpiewaliśmy na festiwalu piosenki czyjeś, jakby chyba też tak naprawdę jakby po prostu je odtwarzaliśmy. Bardziej kręciła nas ta cała atmosfera wokół niż przynajmniej we mnie tak było, może tak powiem, niż faktycznie same te piosenki. Ja bardzo długo jakby nie mogłem nawet słuchać tych piosenek, które były na tak zwanym rynku chrześcijańskim, bo mi się po prostu nie podobały. Jakościowo były dla mnie nie do przyjęcia. A teraz już zupełnie inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej się zmienia, wygląda nie tylko jakby ze względu na sytuację tego, kto gra i jak gra, no ale też to co się wydarzyło we mnie, bo dzisiaj te piosenki jakby są traktowane przeze mnie nie tylko właśnie jak, wiesz, radiowa nuta, która sobie gdzieś tam leci, tylko jako konkretny przekaz, nie? I był taki czas, kiedy ja miałem w sercu i w głowie, wiesz, wiatr taki, że ja to bym chciał wychodzić do środowisk takich, z których ja sam wyszedłem i im głosić, wiesz, taki typowo neoficki chyba zapał, nie?
I oczywiście pojawiały się takie różnego rodzaju pomysły, piosenki i pisaliśmy po prostu piosenki, nie? Piosenki. Natomiast cała ta sytuacja, która dzieje się w tej chwili, wprowadziła pewną zmianę w nas samych też, nie? Przygotowujemy od 2 lat tu w Opolu koncert uwielbienia. Duża inicjatywa, przemodlona wspólnie z księdzem Eugeniuszem, który podzielił się z nami tym pomysłem, wiesz, myśląc o tym, co dzieje się w Rzeszowie, że coś takiego trzeba byłoby zrobić i u nas. A też myślicie o tym, żeby był ten koncert w Boże Ciało, bo jak rozmawiałem z księdzem Osińskim przed jego wylotem do Afryki, to on powiedział, że fajnie by było, jakby takich inicjatyw właśnie w Boże Ciało było w całej Polsce kilka. W ogóle, wiesz, dzwoniłem 2 lata temu do Jana Budziaszka z propozycją tego, żeby zrobić z tego taką sieciową, po prostu taki network, nie? Żeby to działało, bo ja mam świadomość tego, że w każdej najmniejszej parafii jest ksiądz, który chciałby w tym dniu, żeby przynajmniej ktoś na gitarze zagrał mu, wiesz, żeby wprowadzić tą nową jakość w swoje nawet najmniejsze parafie. I głęboko noszę to w sercu i też tak, wiesz, nawet rozmawiałem niedawno, dzieliłem się, byliśmy na strefie chwały, podzieliłem się tym też z Robertem Cudzichem, że to trzeba przemodlić i chciałbym jakby puścić taki, wiesz, tak sobie myślałem, że puszczę taki, wiesz, przekaz gdzieś może, skontaktuję się z tymi ludźmi, którzy to robią, gdzieś tam, wiesz, w Lublinie, w Koninie, w Chorzowie, bo tych koncertów już jest sporo, nie? I tak naprawdę trzeba byłoby chyba dzisiaj się spotkać, żebyśmy wszyscy się spotkali i pomyśleli nad wspólną formułą tego, być może nad jakimś wspólnym hasłem. Myślę, że tutaj już tak naprawdę niezbędna byłaby koordynacja być może ze strony Episkopatu, który też jakby poda też gotowe tematy tego wszystkiego, wiesz, żeby to uwielbienie. Owszem, ono, wiesz, w Boże Ciało, no to nie wyobrażam sobie piękniejszego dnia do tego, żeby za co dziękować, nie? I piękne byłoby to właśnie, gdyby Boże Ciało było takim dniem rzeczywiście uwielbienia, żeby w całej Polsce te koncerty się odbywały i żeby to rzeczywiście była też taka wspólnotowość, żeby było czuć rzeczywiście, że to cały ten Kościół się modli, że my razem się modlimy, nie? Nie każdy tam sobie osobno. Tylko żeby to było takie też wspólne dzieło. Taki właśnie był pomysł księdza Osińskiego, mi o tym opowiadał, żeby te wszystkie koncerty były jakby połączone jakimś węzłem, słuchaj, czy to internetowym, czy coś, był jednym wielkim koncertem. Telewimy, wystarczy wykorzystać zwykłego Skype'a, Rzeszów pozdrawia Kraków, Kraków pozdrawia Opole i wszyscy się modlimy razem, wspólnie. Nie wiem, czy prymas Polski, czy być może papież powinien też dać jakby swój... Być może z Polski, z tej inicjatywy, która zrodziła się w paru polskich sercach, wyjdzie inicjatywa, która rozleje się po całym świecie. To w ogóle... Jeśli taki jest zamysł Boży, to na pewno. Wiesz, i właśnie o tym mówię, że gdzieś tam znowu wydawało mi się, że wiesz, że powinienem wziąć właśnie kamerę, ustawić się i wygłosić orędzie do organizatorów. Słuchajcie, zjednoczmy się, nie? A się okazuje, że to nie trzeba, nie? Wystarczy się o to modlić. Pan Bóg sam zasiewa to w sercach ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. To jest chwała Panu, piękne. Chciałem dodać jeszcze do tego, o czym wspomniała Monika, co nam zostawił Pan Jezus, że tam, gdzie 2 lub 3 spotka się w imię moje, tam będę pośród nich. No to jest właśnie klucz do przecinka i to jest klucz do naszych rodzin. Po prostu czujemy obecność Boga w naszym życiu, w naszym domu, ale też obecność Boga w naszym zespole. To jest to, co nas prowadzi. Jak pytałeś o muzykę, jaka ta muzyka dzisiaj jest, jak zaczęliśmy o tym koncercie uwielbienia, zacząłem mówić o tym dlatego, że dzisiaj nasza muzyka jest właśnie podziękowaniem, też jest uwielbieniem, jest powiedzeniem Panu, kocham Cię Jezu, i dziękuję, że dałeś mi takie życie, dziękuję, że postawiłeś moich przyjaciół na mojej drodze, moją żonę, że moje dzieci. Dziękuję Ci, Jan, to jest dla mnie osobiście forma podziękowania za moje życie, no, które radykalnie się musiało zmienić, kiedy miałem 19 lat po prostu i się zmieniło. Jestem Bogu wdzięczny. Aczkolwiek, wiesz, no dalej mam w głowie jakiś tam zapał do robienia utworów, które są aktywne społecznie.
gdzieś tam sobie tworzę sam w domu, wiesz, piszę sobie do szuflady takie trochę jeszcze numery z cyklu antyaborcyjne i tego typu. I mam nadzieję, że wiesz, sam potrzebuję teraz tej podpałki, bo gdzieś tam ginę w obowiązkach takich, wiesz, zawodowych. I brakuje mi jakby teraz też takiego czasu na to, żeby się skupić, żeby to zrobić, ale sam siebie teraz próbuję podpalić do tego, żeby dokończyć to dzieło, bo rzeczywiście pojawiło mi się tam parę pomysłów. Mam nadzieję, że też podzieliłem się tym problemem, że potrzebuję tej podpałki, podzieliłem się też z Magdą Frączkak z zespołu Love Story. Mam nadzieję, że troszkę mi też pomoże szczególnie w wykończeniu niektórych tekstów, bo wiesz, jest taki moment, że piszesz i naraz jest zator, nie wiadomo. Uderzyłeś do zespołu bardzo mocnego muzycznie, to jest super. A słuchajcie, drogi przecinku, trzeba postawić kropkę. Trzeba postawić kropkę, drogi przecinku, zapraszam do Częstochowy. Graliśmy już w Częstochowie, wiesz, graliśmy na diecezjalnym spotkaniu maturzystów. Moniczka była wtedy w ciąży, nosiła Emilkę pod sercem, czyli to był rok 2006. To przyjedźcie kiedyś do nas, do naszego studia, ale jeszcze na koniec chciałem zapytać o płytę, która się teraz pokazała, czyli tą płytę DVD uwielbieniową. No właśnie, to, że się dzisiaj spotkaliśmy, to jest właściwie też efekt tego koncertu z maja 2011. Ten koncert został profesjonalnie sfilmowany, został zarejestrowany i wydany przez wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, wydało nam płytę DVD. I dzisiaj właściwie odbywa się premiera tej płyty. Ona wprawdzie gdzieś tam już kanałami jest, wiesz, po znajomości spod lady, nie? Także jak będzie miło, to... Ja właśnie Bartek Jaskosz w Częstochowie na koncercie tam spod lady już tą płytę. Tak, wyciągnął. No, więc jest, bardzo się cieszymy z niej, naprawdę. Duży kontrast pomiędzy tym, co się wydarzyło w 2010 roku. Właśnie jeszcze jedna rzecz, muszę to dodać, bo to też jest niezmiernie ważne, że właśnie dzięki też temu, że w ogóle powstała ta idea i doszło do skutku cały ten koncert, to przedsięwzięcie, też poznaliśmy jakby tak bliżej fantastycznych ludzi, bo w 2010 roku śpiewał z nami Poldek Twardowski i też no, bardzo, bardzo niesamowita postać, a w tym roku śpiewaliśmy z Bartkiem Jaskotem i grał też Witek Góral na gitarze i też jakby zaowocowało to też dalszą współpracą i taką no przyjaźnią też. Będą musieli ciąć, koniec. Duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię błogosław. Duszo moja Pana. Właśnie, tak gra kropka w zespole przecinek, czyli Zuzia Tomaszewska. Cześć. Cześć, jestem Zuzia Tomaszewska, to jest mój mąż, Tomek Tomaszewski. No tak, bo ten zespół jest, z tego co słyszałem, bardzo rodzinny. Tak jest, rodzinny. Małżeństwa gonią małżeństwa, więcej dzieci już niż członków zespołu, ale damy radę jeszcze trochę. Ale nie naszych, nie tylko naszych, żeby nie było. To właśnie słyszałem, że to jest taki styl, żeby przygotować sobie kadrę do następnych występów w przyszłości. Tak, myślimy o tym, ale powoli, po prostu nie chcemy też tak... Na razie, na przecinek już wystarczyło, teraz zbieramy na piłkarską reprezentację i hokejową jeszcze. To ty chyba zbierasz. O, no mi się zbiera. No dobrze, słuchajcie, jak to się stało, że w tym zespole się znaleźliście? Bo tak naprawdę to był zespół, który się rozpoczął od koncertu Czesława Niemena. Znacie tę historię pewnie. A wy jak trafiliście do niego? No, nas, nie ukrywam, mnie osobiście zwerbował ksiądz, mówiąc nie, ksiądz Grzegorz Kokot, który jeszcze w Raciborzu działał bardzo prężnie, jak ja szłam do bierzmowania, czyli ho, ho, ho i dużo lat temu. I wtedy powiedział, że potrzeba trochę ludzi do grania na mszach młodzieżowych, potem na festiwalu spotkałem Pana, co pewnie już wiecie, tak? I tam właśnie spotkałam innych ludzi i zaczęliśmy walczyć ze sobą, ale też po prostu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby coś tworzyć dla Pana Boga. Rozmawialiśmy już o zespole, o tym jak on powstał, co gra i tak dalej. Ja bym chciał, żebyśmy powiedzieli teraz trochę o tym dzisiejszym wydarzeniu. Aula, bardzo poważne miejsce, uniwersytet, pod krawatami dużo osób. Tak się czuję trochę nieswoje. Chcemy się dzielić tym, co, co,
co udało się nagrać, też na koncercie Uwielbienia Boże Ciało, ale też chcemy, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o tym, o tej inicjatywie, żeby w przyszłym roku jeszcze więcej ludzi modliło się na ZWM-ie w Boże Ciało. Także to wszystko dlatego. Co to za repertuar dzisiaj będzie zagrany? Dzisiaj, no część piosenek jest piosenkami autorskimi zespołu Przecinek, część jest zapożyczonymi z różnych polskich wykonawców znanych na scenie chrześcijańskiej. I my to wykonujemy generalnie część tych coverów na troszeczkę swoim wykonaniem, które przerobiliśmy. I myślę, że jest to na tyle interesujące, że znalazło swoich grup odbiorców. Pomagali nam także Witek Góral z Bartkiem Jaskotem. Niestety dzisiaj ich no, z różnych przyczyn nie mogą tu być, ubolewają nad tym bardzo. My także, ale... Ale wszystkim nam jest, na pewno bardzo brakuje Bartka i Witka, także, bo ten koncert bez nich nie odbyłby się taki, jaki był wtedy Boże Ciało. To ich na myśli macie, kiedy piszecie na plakacie Przecinek i Przyjaciele, czy jeszcze ktoś tam w ramach przyjaciół się mieści dzisiaj? Może ja powiem, że jeszcze się mieszczą inne małżeństwa, z którymi się przyjaźnimy, oprócz tego, że właśnie Bartek z Witkiem, też jako przyjaciele nasi. No może nie jako małżeństwo. Nie jako małżeństwo. Ale prawie. Przyjaciele. Ale właśnie nasi przyjaciele, którzy, powiem tak, żony śpiewają w chórze, a mężowie kibicują nam, także też właśnie mamy takich swoich przyjaciół. No i chór, który z którym zaprzyjaźniliśmy się przez ten czas, przez ten rok. Chór, że tak powiem, bardzo młody, bo to licealiści chyba, tak? Tak, licealiści z Głubczyc, którzy docierają się już i z Buchołaz także. Docierają się już drugi rok z tym repertuarem i pięknie śpiewają klasykę taką chóralną. Z nami mają chyba większe przeboje, bo muzyka rozrywkowa i przeboje, to dajemy im w kość, ale pan Ekier na tym wszystkim panuje, trzyma pieczę i są dobre efekty tego. Ja już słyszałem tutaj dzisiaj, że zespół Przecinek to jest nie tylko zespół, tylko grupa przyjaciół, wspólnota, rodzina. Co robicie jeszcze poza takimi wydarzeniami muzycznymi? Bo atmosfera widzę, że bardzo wesoła, więc pewnie jakieś klimaty zabawowe też się pojawiają w waszym życiu. Zabawowe klimaty. Jako zabawie to każdy chce, ja widzę. Ja powiem, że oprócz tego, że ostatnio właśnie pierwszy wieczór uwielbienia też u nas w parafii rozpoczął się. Zabrakło nam trochę takich, chodziliśmy jako młodzi ludzie, nastolatkowie na czuwania dla młodzieży. I trochę nam tego zabrakło i postanowiliśmy stworzyć coś też dla siebie. Ale oprócz tego, że się modlimy wspólnie, co nieczęsto się zdarza przecież w towarzystwach takich, to spotykamy się na wszystkich urodzinach, na wakacjach, na chrzcinach. Remontujemy sobie nawzajem domy, potem się odwiedzamy intensywnie, potem się często. Wprowadzamy. Jesteście tatusiami, mamusiami chrzestnymi kolegów z zespołu. Jesteśmy tatusiami, mamusiami chrzestnymi. No, ja od Kuby, od basisty, córeczki ich ja drugiego. Jestem od wokalistki i tego kongisty, z którym rozmawialiście, no także... Oprócz, żeśmy wyprodukowali też dwójkę naszych. Aha, no tak, tak. My wspólnie też sobie w sumie tak radzimy, ale generalnie to po prostu jesteśmy razem i rzeczywiście w każdej dziedzinie, także nas cieszy. Wspólnie uprawiamy też sporty, oglądamy sporty. Chodzą na piłkę chłopaki. Chodzimy na piłkę i piłce też razem chodzimy. Kobiety mają babskie wieczory i tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. A dziewczyny chodzą na klub konesera kina i akurat jest to we wtorek, jak leci Liga Mistrzów. Idealny moment. I tu z tego miejsca chciałem zaapelować, żeby przestały. Ale chyba musimy już iść. Na konesera klub. Dobrze. Drogi Przecinku, stawiamy kropkę. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Kropkę Pan Bóg postawi. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Siemano.